Cześć Dragony! Witamy Was dzisiaj na treningu domowym z Dragonem. Moimi gośćmi są trener Dominik. Cześć. I trener Michał. Hello. Trenerze, co dzisiaj mamy dla naszych Dragonów? Dzisiaj mamy przede wszystkim przypomnienie, że podczas przerwy od treningów na macie należy się dużo ruszać. Chodzić na długie spacery, jeździć na rowerze, jeździć na deskorolce, na rolkach i robić również marszobiegi. Jeśli nie macie pomysłu na marszobieg lub na trening biegowy, to zachęcamy do SMS-ów telefonu do nas, rozpiszemy Wam odpowiedni trening. Dzisiaj mamy dla Was kolejną propozycję treningu domowego z Dragonem. Polega na obwodzie składającego się z 7 ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy w szerokim rozkroku. Spacerujemy na rączkach do pozycji pompki. Wykonujemy pompkę. Hop. Powrót. Wracamy do pozycji wiśniowej. Prostujemy się i wykonujemy klaśnięcie na głowę. Przypominam również o napięciu brzuchu podczas całego tutaj ruchu w dół i w górę. Ćwiczenie numer 2. Półprzysiad wyskok. Już trenerzy demonstrują. Stajemy w lekkim rozkroku, palce lekko na zewnątrz, robimy półprzysiad, wyskakujemy do góry. Niczym Dragon Ball. Schodzimy lekko w dół, nabieramy ręki, wybijamy się do góry, pełen wyprost. Pamiętajcie o napiętym brzuszku. Ćwiczenie numer 3. Podnieś powstań, burpee, czyli kładziemy ręce na podłogę, wyrzucamy nogi złączone razem do tyłu, kładziemy się na brzuszku, odrywamy dłonie od podłogi, przykładamy, podskakujemy szeroko na nogach i wyskok, klaśnięcie nad głową. Ćwiczenie numer 4. Wykroki w tył. Będziemy wykonywać to ćwiczenie 90 na 90, czyli z przodu w kolanku 90 stopni i w kolanie nogi z tyłu również 90 stopni. Pełen wyprost, pamiętajcie o doproście biodra przy końcowej fazie ćwiczenia. Ręce możecie trzymać na biodrach, możecie trzymać przy ciele. Hop. Ćwiczenie numer 5. Krótkie pompeczki. Ręce demonstrują. Czyli wykonujemy pompkę tylko w końcowej fazie ruchu, mniej więcej do 1/3 pompki. I wracamy znowu do pozycji najniższej. O, tak jak ten macie, ten Michał tutaj pokazują. Cały czas pamiętajcie o napiętym brzuchu, złączonych nogach na szerokość bioder oraz napiętych mięśniach pośrodkowych. Ćwiczenie numer 6. Brzuszki. Wyobraźcie sobie, że trzymacie maskotkę, piłkę przed sobą w pozycji leżącej. Nogi uginacie jakąś 90 stopni i do góry kierujecie. W ostatniej fazie róbcie wypchnięcie taki ruch do góry. Pamiętajcie, by brodę nie ściągać do klatki piersiowej, tylko trzymać tutaj naturalną przerwę. W każdej fazie ćwiczenia staram się trzymać napięte mięśnie brzucha. Ostatnie ćwiczenie. Będziemy teraz ćwiczyć skośne mięśnie brzucha. Kładziemy się na plecy, stopy razem, ugięte nogi w kolanach 90 stopni. Lekko spinamy mięśnie brzucha, trzymamy odstęp między brodą a klatką piersiową, ręce przy ciele i staramy się raz to z jednej strony, raz z drugiej dotknąć naszych kostek. Pierwszy obwód wykonamy z Wami. W pierwszym obwodzie wykonujemy 3 powtórzenia. Jeśli jest na przykład są wykroki, to oczywiście wykonujemy 3 wykroki na daną stronę. Zaczynamy. Stajemy w lekkim rozkroku i 3 powtórzenia przejście do pompki i powrót. Jedziemy. I raz. Dwa. Trzy. Drugie ćwiczenie. Półprzysiad wyskok. Dwa. Trzy.
Trzecie ćwiczenie, padnij podstaw. Raz. Dwa. Trzy. Czwarte ćwiczenie, wykroki w tył. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. To jest tak. Krótkie pompki. Raz. Dwa. Trzy. Brzuszki. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Brzuszki krosi. To pięty. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Pierwsza seria za nami. Minutę przerwy i przygotujemy się do drugiej serii. Między seriami wykonujemy minutę przerwy. Nasi starsi, mocniejsi zawodnicy, wykonajcie tak jak my w pierwszej serii. Trzy powtórzenia w drugiej. Sześć, minuta przerwy, kolejny obwód. Dziewięć powtórzeń, minuta przerwy, kolejny obwód. 12 powtórzeń i ostatni obwód, 15 powtórzeń. Serdecznie gratulujemy Stasiowi, który od września zgubił troszeczkę przy naszej pomocy 10 kg, ale to przede wszystkim jego zasługa. Gratulujemy również rodzicom za determinację, za to, że udało nam się wykonać założony cel. Także bierzcie przykłady ze Stasia, zobaczcie jego zdjęcie. Zobaczcie jego walki ze Słupska. Wygrał tam dwie walki, zdobył pierwsze miejsce i praca i cele, które sobie założył, procentują na macie, na zawodach. Gratulujemy Stasiu jeszcze raz i zachęcamy wszystkich do tego, by wrzucali swoje zdjęcia i filmy w komentarzach pod filmikiem, jak trenujecie. Akademia Judo! Brawo!